Dzień dobry, Agnieszka Kopacz. Oglądają Państwo program Newsroom w Wirtualnej Polsce. Dzisiaj z moimi gośćmi porozmawiam m.in. o stosunkach polsko-rosyjskich, o sytuacji w Zjednoczonej Prawicy i o tym, czy wariant indyjski koronawirusa może storpedować program szczepień, ale o tym już niebawem w programie Newsroom. Na początek witam pierwszego gościa, Bronisław Komorowski, były prezydent RP, jest moim gościem. Dzień dobry, panie prezydencie. Dzień dobry pani, witam państwa. Panie prezydencie, ostatnio bardzo dużo mówi się o stosunkach rosyjsko-europejskich. W tej chwili trwa spotkanie Mateusza Morawieckiego z premierami państw V4 dotyczące właśnie tych stosunków. Panie prezydencie, czy możemy już mówić o kryzysie dyplomatycznym na linii Rosja, państwa europejskie, Unia Europejska? No zdecydowanie tak. Takie masowe wydalanie dyplomatów wzajemne no rzadko się zdarzają i świadczą o głębokim kryzysie. To jest taka pewna forma wyrażenia niezadowolenia i zaniepokojenia oraz gotowości do obniżenia rangi relacji wzajemnych. Więc oczywiście poszczególne kraje różnią się między sobą, jeśli chodzi o stopień determinacji w pokazaniu takiej twardej postawy wobec Rosji, ale niewątpliwie i Unia Europejska jako całość, no a przede wszystkim Stany Zjednoczone jako lider świata zachodniego pokazały bardzo twardą postawę. Tutaj Polska, powiedziałbym, no specjalnie tak powiem, nie zaznaczyła swojej determinacji, ale i tak pewnie wszyscy na świecie wiedzą, że Polska szczególnie obserwuje uważnie i zawsze z pewnym niepokojem zachowania rosyjskiego sąsiada. Panie prezydencie, powiedział pan, że Polska specjalnie nie zaznaczyła swojej determinacji. Ja pozwolę sobie przywołać słowa pana następcy Andrzeja Dudy. Podczas wywiadu w Polsat News powiedział: Rosja chce być uważana za mocarstwo. Proszę bardzo, nie mamy nic przeciwko temu, żeby Rosja była mocarstwem, ale z poszanowaniem naszej suwerenności, naszej niepodległości, naszych granic, z poszanowaniem praw naszych sąsiadów również. Przede wszystkim Rosja ma przestrzegać prawa międzynarodowego. Jak odniesie się pan do tych słów i przede wszystkim do postawy Andrzeja Dudy w obliczu tego kryzysu dyplomatycznego i tych problemów z Rosją? Czy prezydent Andrzej Duda mógłby zrobić więcej? Wie pani, no to co Polska zawsze robiła, powinien robić i obecny prezydent, i obecny rząd. Znaczy Polska, silnie zakorzeniając się w świecie zachodnim, starała się wpływać na świat zachodni jako całość, między innymi w relacjach z Rosją. I nam się to udawało. Pragnę przypomnieć, że jednak Unia Europejska w sprawach Ukrainy zajęła stanowisko takie, które Polska jakby propagowała w świecie zachodnim. Przypomnę również, że prezydent Obama swego czasu, no inaczej to ujął niż pan prezydent Duda, bo powiedział: Rosja nie jest i nie będzie nigdy mocarstwem światowym. Może być co nawet prawdopodobnie nie będzie regionalnym. Więc w ustach polskiego prezydenta takie pogodzenie się z tym, że Rosja jest mocarstwem, już brzmi trochę niepokojąco, no bo Rosja jest mocarstwem często na glinianych nogach. I nie jest rolą Polski podkreślanie siły tegoż sąsiada, tylko raczej dodawanie zachęty dla krajów świata zachodniego, aby się tego kolosa na glinianych nogach nie bały. Rosja jest słaba ekonomicznie, gospodarka rosyjska jest mniej więcej tej wielkości, co gospodarka Włoch jako całość. Więc to nie przesadzajmy z tą potęgą. Rosja zachowuje się, jakby była mocarstwem, rozpycha się, no ale powiedziałbym, głowa państwa polskiego raczej powinna mówić o tym, jak powstrzymać takie niezdrowe zapędy sąsiada, a nie powinna głowa państwa polskiego jakby na wyrost mówić, że mamy do czynienia z mocarstwem. No w domyśle, no mocarstwa mają swoje prawa. No więc jeszcze raz powiem, my odmawiamy praw Rosji do zachowywania się jak mocarstwo, które chce narzucić, na przykład mieć strefę wpływów, bo kiedyś byliśmy sami tą strefą wpływów, a dzisiaj toczy się batalia o Ukrainę. Więc ja uważam, że to była niezręczna wypowiedź polskiego prezydenta, świadcząca o takiej słabości trochę intelektualnej, no albo braku wiedzy na tym, jak Polska polityka wobec Rosji w ramach już wolności naszej suwerenności się kształtowała. Ja nie przypominam sobie, aby ktokolwiek deklarował gotowość uznania, że Rosja jest mocarstwem.
Panie prezydencie, słabość intelektualna prezydenta to takie dosyć mocne słowa, jeżeli chodzi o prezydenta Andrzeja Dudę. Pana, czy Tomasz Siemoniak, który był gościem programu Tweet, kiedyś powiedział u nas, że prezydent Andrzej Duda jest prezydentem bezobjawowym, a pan mówi o słabości intelektualnej. No, ta wypowiedź jest taka właśnie, no, albo zakwalifikować trzeba jako na brak, jako brak, no nie wiem, jakoś może jak a kompleks rosyjski, ale chyba nie, więc myślę, że po prostu nieprzemyślane i bez takiego wynikające z braku głębszego zaplecza wiedzy na temat relacji polsko-rosyjskich. Panie prezydencie, jakie pan kreśli scenariusze? Co teraz się wydarzy, jeżeli chodzi o zachowanie Rosji i Władimira Putina? Czy my jako kraj możemy się jakoś obawiać jego kolejnych kroków? Polska, no ze względu na położenie geograficzne, geopolityczne i ze względu na historię, zawsze powinna bardzo ostrożnie podchodzić do sytuacji w Rosji. Natomiast nie chciałbym tworzyć wrażenia, że Polska ma się bać już dywizji tamańskiej, która rusza, prawda, gdzieś ma zamysł ruszenia na Warszawę, bo pewnie tak nie jest. Aczkolwiek planiści rosyjscy i pewnie i takie plany gdzieś tam mają w archiwach przygotowane. Rosja ma złe zamiary wobec Polski, wobec całego naszego regionu i złe zamiary wobec świata zachodniego. Panie prezydencie, złe zamiary, to znaczy jakie zamiary? To znaczy rozbicie, rozczłonkowanie Unii Europejskiej, osłabienie jej zwartości, także pod względem polityki zagranicznej, polityki obronnej. Rosja nigdy tego nie kryła, że jest zainteresowana, aby Unia Europejska skręciła sobie kark jak najszybciej. Więc musimy mieć tego świadomość. No a Polskę traktują, część Rosjan jeszcze traktuje zgodnie ze starym rosyjskim porzekadłem, kurica nie ptica, Polsza nie zagranica. Więc cały czas Rosjanie mają takie przekonanie, że Polska to jeszcze nie zupełnie Zachód i kto wie, może przy zmienionej sytuacji uda się nie tylko osłabić spoistość świata zachodniego, ale wyciągnąć z tego korzyści, no, przez jakąś formę uzależnienia niektórych krajów naszego regionu. Polska nie jest najbardziej zagrożona, dlatego, bo jest jeszcze między Polską a Rosją, jeśli chodzi o kierunek wschodni, właśnie Ukraina. Stąd powinno być polskie zaangażowanie trwałe, silne i jednoznaczne w podtrzymanie niepodległości Ukrainy i niezależności od Rosji. Panie prezydencie, to teraz przechodzimy do wydarzeń krajowych, bo ostatnio doszło do takiego tajnego spotkania liderów Zjednoczonej Prawicy. I po tym spotkaniu Waldemar Buda na antenie Polsat News powiedział: najgorszy sen opozycji się spełnia, Zjednoczona Prawica jest razem i wszystko wskazuje na to, że będzie dalej. Mieliśmy pewnego rodzaju separację, a teraz wracamy do zwykłych relacji koalicyjnych małżeńskich. Pana zdaniem to rzeczywiście jest koniec tej separacji i to małżeństwo Zjednoczonej Prawicy, jak możemy to określić, potrwa do kolejnych wyborów? Wie pani, ja nie chcę się bawić we wróżkę. Nie wiem, kiedy się skończy ta koalicja, kiedy ona sama siebie wykończy. Ale jedno jest pewne, że procesy gnilne tej koalicji już poszły bardzo daleko. I czy to nazwać separacją, czy nazwać po prostu brakiem lojalności wzajemnej i zaufania do siebie, to jest inna kwestia. Ja myślę, że na jakiś czas te środowiska polityczne, one rzeczywiście zagłaszczą rzeczywistość i będą kleiły tą koalicję, no bo mają masę wspólnych interesów. To są interesy wynikające z faktu sprawowania wspólnie władzy. To są interesy wynikające z faktu, że rodziny polityków, tych wszystkich środowisk politycznych współtworzących koalicję dzisiaj i znajomi, i przyjaciele, oni wszyscy gdzieś się umościli w spółkach Skarbu Państwa, w administracji, biorą ciężkie pieniądze. No, pan Obajtek jest tu tylko, tak powiem, wierzchołkiem góry lodowej. Wystarczy przypomnieć licznych bardzo polityków Prawa i Sprawiedliwości i właśnie sojuszniczych partii, którzy mają intratne posady, zarabiający po 100 tysięcy miesięcznie, po 200 tysięcy miesięcznie w spółkach Skarbu Państwa. I to jest klej, który ich będzie łączył bardzo mocno. Tyle, że
Z jednej strony będą to sklejali w imię właśnie takich interesów i nieoddania władzy, ale z drugiej strony uruchomiły się już procesy gnilne, które to wszystko osłabiają. No bo różnice pokazały się bardzo wyraźne, jeśli chodzi o kwestie zapatrywania nawet na strategiczne kwestie ważne dla Polski, takie jak Fundusz Odbudowy, Europejski Fundusz Odbudowy. No i ktoś tutaj będzie musiał ustąpić. Rozumiem, że pewnie pan Ziobro skapituluje i powie, że teraz nie, fundusz jest okej, okay. Myśmy tylko sobie żartowali wcześniej, mówiąc, że nie zagłosujemy za ratyfikacją. No albo powie, wyjdzie co, pan Gowin powie, że teraz on już uznaje, że rozprawa z polską demokracją, którą urządzał Kaczyński, już go nie boli, już go nie drażni. No właśnie, panie prezydencie, co zrobi Jarosław Gowin? Bo to jest polityk, którego pan także zna od lat. Michał Wróblewski w swoim tekście na Wirtualnej Polsce po spotkaniu liderów Zjednoczonej Prawicy napisał, że topór wojenny miał zostać zakopany, ale do pełnej zgody droga daleka, cytuję anonimowego uczestnika, czy też osobę znającą kulisy tego spotkania. I pytanie, co zrobi pana zdaniem Jarosław Gowin? Czy będzie ten rząd techniczny też, o którym politycy, szczególnie opozycyjni, mówią tak głośno? Więc jeszcze raz powiem, ja nie jestem przekonany, że nastąpi jakieś gwałtowne załamanie i oddanie władzy i powołanie innego rządu. Natomiast jestem przekonany, że będzie ten proces gnilny będzie się posuwał coraz dalej. Jarosław Gowin wie doskonale, że Jarosław Kaczyński no, mu poprzysiągł zemstę za niezależność, za popsucie pomysłu fatalnego zresztą na wybory te korespondencyjne, zastawianie się w różnych innych kwestiach. Więc wie jedno, że na pewno takim momentem, kiedy będzie dokonana zemsta, no będzie moment układania list wyborczych przed następnymi wyborami parlamentarnymi. Jestem w stanie sobie wyobrazić sytuację taką, w której na przykład pan Bielan, rozumiem, w tej chwili zaprzysięgły wróg Jarosława Gowina. On na przykład będzie zanosił listy koalicyjne do Państwowej Komisji Wyborczej i raptem w cudowny sposób znikną niektóre nazwiska, na przykład Jarosław Gowin z takiej listy. Tutaj nie wiem, czy tak będzie, czy nie, ale myślę, że tak myślą w tej chwili politycy obu ugrupowań, kto kogo na końcu, tak powiem, oszuka albo kto kogo wykorzysta i czy usunie z listy. Więc jak nie ma lojalności, nie ma zaufania, to wie pani, ten proces gnilny, który dało sobie znać bardzo mocno już wiele razy, on będzie się posuwał dalej przy deklaracjach jedności, przy zaklęciach, że jesteśmy razem, że mamy wspólne cele ideowe. Tak, czyli panie prezydencie, czyli ten proces gnilny trwa. Elementem tej walki politycznej są też wybory w Rzeszowie. Główny inspektor sanitarny zaleca przesunięcie tych wyborów na połowę czerwca. Pytanie, co to da szczególnie Prawu i Sprawiedliwości? Czy te kilkanaście dni przesunięcia wyborów może przysporzyć poparcia ich kandydatce, czyli Ewie Leniart? Co tutaj może się wydarzyć? No wie pani, to dobry probierz będzie intencji środowisk współtworzących koalicję dzisiaj rządzącą, no bo tam zdaje się z sondaży wynika, że kontrkandydat chyba PiS-u ma większe szanse na wygranie. No więc pytanie, czy Jarosław Gowin, czy inni się wycofają, czy poprą jednego kandydata. To też będzie ich probierz ich niezależności i ambicji do tego, żeby nie być przystawką do obiadu Jarosława Kaczyńskiego, ale samodzielnymi formacjami. Co tam się wydarzy? Zobaczymy. Jedno jest pewne, że jeśli przegra tam kandydat Prawa i Sprawiedliwości, między innymi za przyczyną odmiennej drogi jego koalicjantów, no to będzie właśnie świadczyło o trwaniu kryzysu wewnętrznego w koalicji. No jeśli się stanie inaczej, zobaczymy. Ja odbieram tą deklarację wstępną i trochę pośpieszną inspektora sanitarnego jako w zasadzie udział w grze politycznej, no bo odsunięcie w czasie wyborów z powołaniem się na COVID oczywiście może dać czas Jarosławowi Kaczyńskiemu, tak powiem, do wyprostowania własnych koalicjantów albo przekupienia tych koalicjantów. Nie sądzę, aby tutaj była istotna, rzeczywista troska o stan zdrowia Polaków,
Bo w świeżej przecież pamięci mamy pomysł sprzed roku na wybory korespondencyjne bez oglądania się kompletnie na kwestie zdrowotne. Panie prezydencie, Rafał Trzaskowski w wywiadzie dla Wirtualnej Polski pytany m.in. o to zdjęcie Ewy Kopacz z rosyjskiego prosektorium, które no kilka dni temu zostało upublicznione, powiedział m.in., że grają Smoleńskim 11 lat, a potem nie przestrzegają procedur. To w kontekście też do historii ujawnionej przez Wirtualną Polskę i Szymona Jadczaka. Chodzi o to, że latem ubiegłego roku prezydent Andrzej Duda przez kilka minut leciał samolotem bez formalnej kontroli z ziemi. Szymon Jadczak punktuje kolejne zaniedbania przy tej historii. Jak się pan do tego odniesie w kontekście tego, co powiedział Rafał Trzaskowski o tym, że PiS gra Smoleńskim 11 lat, a potem sam tych procedur nie przestrzega. Wie pani, to nie jest nic odkrywczego, jeśli chodzi o to, żeby stwierdzić, że 11 lat Prawo i Sprawiedliwość gra dramatem katastrofy smoleńskiej. Oni na tym się zbudowali w sensie politycznym, tożsamościowym. I to jest smutna prawda, bo to się oczywiście odbywało kosztem wspólnoty narodowej. Oni niszczyli tą wspólnotę, wysuwając absurdalne oskarżenia o współdziałanie z Rosjanami, a wspólny właśnie zamach na samolot i tak dalej. Dzisiaj z tego nawet nie próbują się wycofać, co jest przedziwną sprawą. Natomiast jeśli chodzi, wie pani, o to zdjęcie Ewy Kopacz, no ja muszę powiedzieć też, no można wszystko wykopywać z archiwów, ale ja z pamięci własnej wydobywam to, że Ewa Kopacz była jednak jedną z niewielu osób, które odważyły się trochę na zasadzie wolontariatu, no bo to nie był jej obowiązek taki wprost, ale uczestniczyć tam na tym pobojowisku, na tym jednak w procesie identyfikacji zwłok. No to trzeba dużego heroizmu, odwagi, więc wysuwanie w stosunku do tego rodzaju osób tego rodzaju zarzutów wydaje się być absolutną niestosownością. Panie A prezydencie, jeśli chodzi o panie procedury, prezydencie. To ja powiem tyle, że tak? Panie prezydencie, bo czas nas. Jeśli chodzi o procedury, to powiem tyle, że gdy zostałem prezydentem w 2010 roku, zadbałem o to, żeby szefem Polskich Sił Powietrznych, któremu podlegało także wtedy ten 36. Pułk, został generał Majewski za zgodą i pełną akceptacją Tomasza Siemoniaka, ministra obrony. I on wprowadził jednak bardzo ostre procedury, które jednak zaowocowały tym, że przez 7 lat potem nie było ani jednego wypadku poważnego, a żadnego na pewno ze skutkiem śmiertelnym w polskich siłach. Panie prezydencie, a potem latem ubiegłego roku mieliśmy ten incydent, o którym pisał Szymon Jadczak na łamach Wirtualnej Polski. I ostatnia kwestia, panie prezydencie. Rafał Trzaskowski w wywiadzie Marcina Makowskiego dla Wirtualnej Polski powiedział tak o Szymonie Hołowni, że jeżeli jedna z ważniejszych formacji opozycyjnych chce się dzisiaj skupiać głównie na łowieniu cudzych posłów i odwoływaniu się do tych samych wyborców, to osłabia opozycję. Takimi metodami daleko nie zajdziemy. I w kontekście tej wypowiedzi, dla pana, kto jest w tym momencie liderem opozycji? Czy to Rafał Trzaskowski, czy Szymon Hołownia? No wie pani, problem polega na tym, że jak się popatrzy na sondaże opinii publicznej, to już nie mogę powiedzieć tego, co mówiłem jeszcze parę miesięcy temu, że niewątpliwie Platforma Obywatelska jest liderem całości opozycji de facto. Dzisiaj to się szalenie wyrównało, więc myślę, że nie ma sensu toczyć sporu o to, kto jest formalnie czy nieformalnie liderem, no bo liderem jest ten, którego uznają inni. A problem opozycji polega na tym, że tu nikt nikogo nie uznaje i widać wyraźnie, że te siły polityczne idą troszkę każda odrębną drogą. Mam nadzieję, że nastąpią jakieś procesy integracyjne i że one No właśnie, będą panie miały prezydencie, w kontekście tych procesów integracyjnych. Ideowy, a nie tylko taki doraźny. Panie prezydencie, w kontekście tych procesów integracyjnych, o których pan mówi, jaka będzie pana rada dla opozycji na ten czas walki politycznej? Wie pani, ja jestem trochę już poza polityką, więc nie mam jakby mandatu do tego, żeby tutaj doradzać. Tym bardziej, że wie pani, politycy młodszego pokolenia, oni uważają, że no, mają wystarczającą wiedzę i doświadczenie i żadnych rad nie potrzebują. Ale panie prezydencie, ja doświadczenie starszego polityka i bardziej doświadczonego się przyda.
Ja kiedyś Platformie Obywatelskiej proponowałem i sugerowałem to, żeby wróciła do krainy ideowej, które kiedyś zapewniły zwycięstwo wielokrotne, bo Platforma kiedyś była partią konserwatywno-liberalną. Związek nie przesunęła się bardzo na lewo, w stronę może czysto liberalnej tradycji, będzie KLD może, no nie wiem, i według mnie utraciła szansę na odebranie choć części elektoratu Prawu i Sprawiedliwości. Taką szansę niewielką ma Szymon Hołownia, ale widać, że też raczej koncentruje się na osaczaniu Platformy z różnych kierunków ideowych, bo panie prezydencie, tak sądzę, czyli pana po zdaniem doborze opozycja, osób, które zaprasza do współpracy. Czy też Platforma Obywatelska powinna wrócić do tych korzeni, o których pan mówił? Bardzo dziękuję za rozmowę. Bronisław Komorowski, były prezydent, był gościem programu Newsroom. Raz jeszcze dziękuję, panie prezydencie. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego życzę. Dziękujemy im wzajemnie. A teraz, drodzy państwo, o kwestiach epidemicznych i zdrowotnych porozmawiam z profesorem Krzysztofem Simonem, ordynatorem oddziału zakaźnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego imienia Gromkowskiego we Wrocławiu. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu. Panie profesorze, z niepokojem obserwujemy to, co dzieje się w Indiach. Tam dziennie setki tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Czy możemy mówić, że tam mamy do czynienia już z katastrofą epidemiczną? Pani redaktor, na pewno tak, ale proszę to odnieść do całej populacji i standardu życia w Indiach. Jest 40 mniej więcej razy więcej ludności w Indiach niż u nas. Jeśli pani pomnożyła wyniki u nas sprzed 2-3 tygodni, 30 tysięcy razy 40, no to proszę odnieść to do skali indyjskiej. Jest to więcej, ale u nas też było nie tak dawno tragicznie, nawet bardzo tragicznie. Było bardzo tragicznie. Pytanie, jak będzie niebawem, czy ta mutacja indyjska, o której mówimy, a którą już zaobserwowali u siebie między innymi Szwajcarzy, dotrze do Polski i może storpedować program szczepień w naszym kraju? No przecież przyleciał wczoraj dyplomata zakażony, nie wiem jakim wariantem tego wirusa, do Polski i prawdopodobnie tą mutację już obecnie nie miał. Ja nie wiem, czy storpeduje, wie pani, bo te informacje są troszeczkę na wyrost. Mutacje były i są i będą, bo to jest immanentna cecha tych RNA-wirusów. Kwestia, w jakim one kierunku pójdą. Czy osłabią, czy będą bardziej patogenne, czy nie, czy mniej zaraźliwe, czy bardziej, czy osłabią działanie szczepionek na rynku, czy nie. Jest jedno. Szczepionki te, które bardzo łatwo modyfikować mRNA, są już dostępne i łatwe do modyfikacji. Jakby coś takiego się stało, to przestawi się program komputerowy, prawda? Inaczej się ustawi tą syntezę mRNA, tą pamięć i będzie można nowe tworzyć szczepionki na kolejne. Na szczęście mamy takie technologie. Od 20 lat produkujemy szczepionki już od ponad roku na ten wirus. Panie profesorze, ta mutacja indyjska, czym ona się różni od tych innych mutacji, z którymi mieliśmy już do czynienia, południowoafrykańskich czy brytyjskich? Tam jest kumulacja bardzo wiele mutacji, wie pani, w obrębie spike tego kolca, ale także innych mutacji. Ale wie pani, to trzeba poobserwować jeszcze, bo to jest za krótkie obserwacje, prawda? Hindusi nie są taką populacją jak nasi, genetycznie są inni, prawda? U nas na przykład Hindusom i terenom odpowiadają nasi Romowie, na przykład genetycznie w dużym stopniu. I trzeba zobaczyć, jak to będzie przebiegało. No nie przenośmy doświadczenia Hindusów, innego klimatu, innych ludzi, innego żywienia, innych standardów zachowań na Europę. Choć oczywiście dla Indii jest to ogromna, ogromna tragedia, ale to jest 1 400 000 000 ludzi. Panie profesorze, czy na temat tejże mutacji również rozmawiacie z Radą Medyczną przy premierze? Czy ten wątek się pojawia w czasie waszych rozmów? No różne mutacje się pojawiają. Pani redaktor, ja tylko czekam, żeby u nas nagle się nie pojawiła mutacja polska i na przykład Polska zasłynie, że mamy mutację. Przecież już była jeszcze miesiąc temu czy dwa mutacja czeska, której nie było, ale to był wymysł nasz krajowy. Mamy mutację południowoafrykańską. No tak trochę na niektóre szczepionki wydaje się być bardziej i bardziej niepodatna. Mamy mutację brazylijską. Teraz... Tylko, a co z Chinami? Kolejny ogromny, ludny kraj. Oni tam bardzo radykalnie postępują z zakażonymi i te restrykcje wprowadzają brutalnie metodami. No ale są to ogromne, zaludnione kraje. Nigdy nie wiadomo. A Indonezja czyha, Malezja, proszę zwrócić uwagę, to są kraje o najmniejszym, o gęstości zaludnienia. Bardzo dużo ludzi bardzo biednie żyje w ogromnej gęstości, przy braku dostępu do służby zdrowia. Zdecydowanie gorszym niż u nas. Panie profesorze, mówiliśmy o tych różnych wariantach koronawirusa, o tym, że trzeba będzie dostosowywać prawdopodobnie szczepionki do tych nowych wariantów. Czy w tym kontekście konieczne będą coroczne sezonowe szczepienia przeciwko koronawirusowi i jego nowym mutacjom? Wiemy na pewno na dzień dzisiejszy, że odporność i komórkowa, i humoralna, tak by dwie różne grupy, na zakażenia tymi koronawirusami nie utrzymuje się dłużej, wie pani, niż 3 lata. I to jest jakby
górny poziom, kiedy można myśleć o utrzymaniu odporności. Prawdopodobnie trzeba będzie doszczepiać co rok albo co dwa. Z tym, że wie pan, już też teraz problem ze starymi ludźmi z nieodporności. Prawdopodobnie dwie szczepionki nie wystarczą. Prawdopodobnie już się myśli o doszczepianiu trzecią dawką szczepionką, bo już takie prace widziałem i takie doniesienia są. Żeby panie zbić to. A kto powinien być doszczepiany tą trzecią dawką szczepionki? Ja myślę, że ludzie, którzy nie odpowiedzieli, albo starzy, którzy w ogóle... Ja mam w tej chwili dzisiaj przyjętego pacjenta, 84 lata, szczepiony pełną dawką szczepionki, chyba Pfizer albo Moderny, 1,5 miesiąca temu i no i kliniczny COVID. Jaki jest stan tego pacjenta po szczepieniu? Średni. Jest kilku niestety 70-latków przyjętych przez dyżur w bardzo złym stanie, prawda? No ci, co się nie szczepią, nie wiem dlaczego, co ci ludzie wyprawiają, prawda? No i jest ten pan, który tak średnio. Myślę, że to się dobrze skończy, na szczęście był szczepiony, prawda? Panie profesorze, w tym kontekście zapytam pana o ruchy antyszczepionkowców. Ministerstwo Zdrowia ma badać tę sprawę, a w mediach społecznościowych pojawiają się bardzo niepokojące doniesienia, z których wynika, że członkowie grup antyszczepionkowych mają rejestrować się na szczepienia tylko po to, żeby zablokować termin innym chętnym. Doktor Paweł Grzesiowski na Twitterze powiedział, że za coś takiego trzeba to kwalifikować jako usiłowanie zabójstwa. Jak pan określi takie działania, o których pisze się w mediach społecznościowych, blokowanie terminu szczepień przez antyszczepionkowców? Pani redaktor, jest zwykłe świństwo i łajdactwo w stosunku do innych osób. Jeśli ktoś się chce popełnić samobójstwo, niech robi to jego prywatna sprawa, niech nie obciąża podatnika. Ale blokować innym osobom dostępność do jedynej ratującej często postępowania medycznego, jakim jest profilaktyka, jest ordynarnym świństwem. Ja sobie zdaję sprawę, że się powiem w internecie ty H, ty G, ty płatna K i tak dalej. Ja pani cytuję tylko początek, może pani się domyślać, co za tym wszystko idzie. Gwiżdżę na to wszystkiego. Mamy część taką społeczeństwa, tak zdegenerowanych osobników, którzy w ten sposób działają. Działają na szkodę własnego państwa i własnego narodu. Tak, profesor Krzysztof Simon mówi o tych antyszczepionkowcach, którzy próbują blokować innym osobom termin na szczepienia. Panie profesorze, profesor Anna Piekarska w TVN24 powiedziała, że jeżeli ktoś nie zaszczepi się na koronawirusa, a zachoruje na COVID, powinien płacić za leczenie. Pan też podpisałby się pod takim pomysłem? Wie pani, nie, i tak i nie, bo ja profesor Piekarską bardzo dobrze się znamy i się bardzo lubimy. To jest oczywiście pewna radykalna rzecz. Bardzo jest jeden słaby punkt tego wszystkiego. Wiele osób się nie może zaszczepić z różnych powodów. Nie może się zaszczepić, tak jak na wszystkie inne schorzenia. I w związku z tym te osoby, które się mogą, stanowią pewien kokon na przykład dla innych osób, bo są po chorobach nowotworowych, po leczeniu, po przeszczepieniu szpiku. Jest to okres, kiedy się nie mogą szczepić. Natomiast osoby na szczycie epidemii, które jawnie to bojkotują, nie chcą, a potem żądają opieki, to są teoretycznie ubezpieczone. Nie możemy im tego zabronić, ale one szerzą zakażenie na inne osoby. I to jest kolejne świństwo czynione innym osobom. Ale przynią ten antyelitaryzm w Polsce, w ogóle działanie przeciwko wszystkiemu, antywładzom, niezależnie czy się lubi, je nie lubi, antyludziom wykształconym. Przed nią to siedzą takie opanie z takimi paznokciami wymalowane i wypisują różne brednie na internecie, a się słabo robi. Lub ludzie, którzy w życiu jakoś nie znajdzie miejsca, to najlepiej innych poobrażać, czy podważać, czy wypuszczać, wie pani, takie bąbelki, prawda? A może w szczepionce jest trucizna, a może coś powoduje, a może się pani genom zmieni, prawda, PRMA. To znaczy, jak pani je mięso, gdzie jest mRNA mniej więcej 0,5 kilo, to co za rok człowiek będzie bydlęciem, prawda, czy za pół roku, czy baranem, prawda, jak baraninę. Przecież to są absurdy, ale ludzie niewykształceni to wierzą. Teraz mamy numer, że szczepionki są moralnie niektóre nieuzasadnione. I już ma pani. Ludzie ciak głęboko wierzący, niewykształceni i tak dalej. No ja się nie będę tym szczepił, my z nimi rozmawiamy. Dlaczego? Bo są na płodach usuwanych robione. Co to za absurdy, proszę państwa. Po co to się robi, żeby zaszkodzić temu państwu? To jest jawne szkodzenie własnemu narodowi, własnemu społeczeństwu. Profesor Bieńkowska-Szewczyk w rozmowie ze mną to stanowisko episkopatu określiła nawet jako nawoływanie do grzechu, bo ludzie powinni przede wszystkim dbać o swoje zdrowie i życie. Panie profesorze. I innych, absolutnie. I do odpowiedzialnej postawy. Panie profesorze, jakie mogą być motywacje do szczepień, żeby zachęcić tych, którzy nie chcą się szczepić? Może te szczepienia powinny być przepustką, nie wiem, do teatrów, do kin, innymi słowy. Nie jesteś zaszczepiony, nie wejdziesz do kina, do teatru.
pani co, to jest bardzo trudne pytanie. Nie wiem, jak się przebić do ludzi. Być może zmienić naszą całą opcję informacyjną, bo dla wielu osób, że 600 osób umarło, to się nie zmienia, prawda? To jakoś nie ma żadnego wpływu na przebicie, że 30 tysięcy, to większość ludzi to w ogóle kompletnie nie obchodzi i tak dalej. Nie wiem, jak się z tym wszystkim przebić. Trzeba się przyjrzeć z informacją, że jednak w tych 650 to 500 osoby po 70, prawda? I to są fakty z chorobowością. No jeśli nie szanujemy starszych, schorowanych, czy naszego towarzystwa, kogoś, kto ma inne choroby, no to rzeczywiście pani się do tych osób nie przebije. A już z informacją, jak ktoś ubzdurał sobie w głowie, że wszczepia sobie mikroczypy tą szczepionką lub manewruje ktoś tymi szczepionkami i wpływa na ludzkość, no to pani ich nie przekona. Zwróćcie uwagę, 20 lat w Polsce, w innych krajach się śmieją, pokutuje, że szczepionka odrewuje autyzm. Przecież to są takie bzdury, że się w głowie nie mieści. Wycofano artykuł, autora pozbawiono tytułu, jednoznacznie potwierdzono, że była fałszywka i tak dalej. A u nas jak mantrą się opowiada, że jest, proszę panią, że jest autyzm po szczepionce na odrę. No i co? I przekona pani tych ludzi? No nie da rady. Beton. Bunkier Hitlera po prostu. Beton, o tym panie profesorze, ale sam pomysł szczepień, czy też poświadczenie szczepienia, żeby było punktem, czy też powodem, dla którego możemy wejść do teatru, do muzeum, pojechać gdzieś. Czy to jest dobry pomysł na tym etapie szczepień? Jestem za. Ale mi się wydaje, że to trzeba ruszyć od momentu, bo wiele osób, które się nie dostały do szczepienia, chce się, proszę zwrócić uwagę, bardzo wiele osób chce się zaszczepić, stoi, błaga, szczepi, dzwoni i tak dalej. Przed szpitalem ja to uważnie obserwuję ze swojego okna. Już rano często stoją. Wie pani, no musi być równość dostępu. No bo jak częściej nie dostała, powiem bardzo przepraszam. No ja ci się zaszczepili, bo mogli, bo starsi, bo służba zdrowia, bo nauczyciele, bo tam jakieś służby, a myśmy się zaszczepili, nie doczekali. I jest to, powiem, trochę moralne. Ja bym absolutnie dawał benefity osobom, które przechorowały i się zaszczepiły, bo trzeba to z punktu widzenia gospodarczego, już pomijając te względy emocjonalne i takie. Panie profesorze, a jeżeli nie teraz te benefity, to co? Pod koniec wakacji, jesienią, to będzie już dobry czas? Nie, szybciej, wie pani, jeśli będzie od 1 lipca rząd i Unia wprowadzi, no to w większości krajów unijnych też, będzie dobrowolność pisania nie na szczepienia, to już ta sytuacja się zmieni. Nie wpisałeś się, no to nie możesz lecieć na Zanzibar, bo teraz modny, nie wiem dlaczego, prawda? Prawdopodobnie jest tam bardzo ładnie. Nie możesz pójść do kina, ale reszta może. Tylko wie pan, ile będzie u nas kantów, podróbek, różnych rzeczy? Być może ten paszport europejski szczepionkowy, ale on też musi być w jakiś sposób kontrolowany. To wszystko musi być weryfikowane. Panie profesorze, w ten weekend kilka takich epidemicznie ciekawych obrazków. Mieliśmy piknik kandydata na prezydenta Rzeszowa, posła Konfederacji Grzegorza Brauna, gdzie było 1,5 tysiąca osób bez maseczek. Mieliśmy zlot motocyklistów, choć nieoficjalny, w Licheniu. Tam też również nie było maseczek. Jak pan skomentuje te obrazki? Jak się pan do nich odniesie? Bo to kolejny raz, kiedy widzimy tego typu historie w czasie epidemii. Wie pani co, na świeżym powietrzu, zatrzymując odległość i w pewnym sensie dystans, no szanse zakażenia są niewielkie. Jeśli jest to jednak tłum bez masek, bez zabezpieczenia, tam może dojść do zakażeń. No być może nie w Licheniu, bo tam jest święte miejsce, prawda? Ale w innych częściach tego kraju, od Suwałk, skończywszy na Turoszowie, na pewno do takich zakażeń dojdzie. W jakiej skali, panie profesorze, jak szybko ten wirus? Na pewno mniejszych niż w pomieszczeniach zamkniętych. Na pewno, zdecydowanie mniejszy, ale może, wie pani, do zakażeń dochodzi tam, gdzie nie ma wentylacji, gdzie jest bliższy kontakt i ten wirus krąży pewien dłuższy okres czasu. No teraz mamy tą dominującą wersję, bardziej zaraźliwą, tą brytyjską, prawda, jako taką. Drugą brytyjską, bo pierwsza już była wcześniej i ten, no i to się szerzy. Pani skala profesor... na takim świeżym powietrzu przy utrzymaniu odległości będzie niewielka, prawda, w sumie. Ileś osób się zakazi, ale na pewno mniej zdecydowanie, jeśli by nosili maseczki. Natomiast wie pani, no w parku, na przestrzeni, na pustej ulicy, no nie ma sensu tej maseczki nosić i tak dalej. Wcześniej czy później musi do nas dojść i zobaczymy. Rząd poluzuje, prawda, i część Unia też ciągle, każde krajowe eksperymenty, poluzuje w tych kilku województwach. Zobaczymy 2 tygodnie, jak to będzie. Jeśli będzie nam dalej spadek, no to mamy ten okres przerwy tych nasileniem zakażeń i można poluzować w innych województwa. Na razie w kilku nie można, bo szpitale są absolutnie obłożone. My ledwo żyjemy. Zgony są straszliwe w Polsce. Co to dzisiaj, jak ktoś tam wypisuje 20 czy 30 zgonów, ale to jest po sobocie, niedzieli. Nikt nie wie, co będzie za 2 dni, kiedy te dane będą prawdziwe. Panie profesorze, pozostańmy przy tych zgonach, bo te dane są rzeczywiście alarmujące. W ciągu pierwszych 14 tygodni tego roku zmarło ponad 153 tysiące osób. To niemal 32% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Klaudiusz Michalec w swoim materiale
dla Wirtualnej Polski pokazał zdjęcia z cmentarza w Gdańsku, gdzie widać bardzo dużo nowych grobów ze świeżymi kwiatami. Pana takie obrazki szokują. To pierwsza część pytania. A druga, skąd tak duża śmiertelność, panie profesorze? Dlaczego tak dużo osób umiera? Widzi pan w tej chwili te obrazki, szokujące obrazki ze szpitala, z cmentarza w Gdańsku. Wie pani, to oczywiście szokujące, ale to nie tylko z Gdańska, prawda, bo to może pan z Manaus, z Nowego Jorku wziąć, ze wszystkich innych miejsc, czy Indiach, jak spalają te zwłoki na jakichś parkingach. To jest w ogóle tragedia jako taka, ale to jest konsekwencja epidemii. Ja nie wiem, czemu do ludzi się nie przybije jedna rzecz. Mamy epidemię, która wykańcza ludzi podatnych, szczególnie ludzi starszych z wielochorobowością. No i oczywiście zwiększa skalę grądu w tym czasie. Nie będzie epidemii, wrócimy prawdopodobnie do poziomu takiego standardowego liczby zgonów. Te 300-350 tysięcy u nas rocznie. Na razie jest to konsekwencja epidemii, ale proszę panią, to jest nie tylko zgony zgonami, ale ile osób zostaje częściowymi lub całkowitymi inwalidami po przebyciu tego zakażenia. To jest kolejny problem, to już zaczynają być setki tysięcy osób. Ja we wrześniu pozwoliłem sobie powiedzieć, że tak jak będziemy postępować, lekceważyć, to się skończy stratami z września 1939 roku i zdaje się, że się niestety nie pomyliłem. No to wygląda jak pobojowiska, prawda, pod Mławą czy nad Wzurą. No. To obrazki, które rzeczywiście szokują. One pojawiły się w reportażu Klaudiusza Michalca w Wirtualnej Polsce. Panie profesorze, jeżeli chodzi o rekomendacje i odmrażanie kolejnych dziedzin gospodarki w najbliższym czasie, zacznijmy od galerii handlowych i sklepów. Jak to będzie? Czy będą otwarte w najbliższym czasie? Jakie były rekomendacje Rady Medycznej? Proszę panią, rekomendacja swoje tam propozycje wysuwa i jednoznacznie było pewną taką dyspersja tych postępowań różnych województwach w zależności od wyceny zgonów, możliwości łóżkowych, możliwości służby zdrowia i to Rada Ministrów zrobiła. No zobaczymy, jakie będą tego efekty. Na razie nie rozmawialiśmy co pozostałych województwach, bo trzeba zobaczyć, jak te poluzowania będą wyglądały w tych województwach, kiedy te decyzje podjęto. Wie pani, to jest szalenie ryzykowne, bo jak zdominowali nam 30 tysięcy zakażeń, to kto to tym się zajmie? Panie profesorze, ale te galerie handlowe będą otwierane, nie wiem, krótko po weekendzie majowym? Nie wiem, to nie jest moja decyzja, ja jestem lekarzem. A co pan doradzał? Czy co by pan rekomendował? Jeszcze nie doradzaliśmy. Ja wie pan, w ogóle jestem przeciwnikiem zamykania tych instytucji, tego wszystkiego, gdzie jest przestrzeń otwarta. Galeria handlowa w sumie jest duża, prawda? Sklepy pojedyncze są, no nie wszystkie są. Nie jest to sklep, prawda, z zabawkami dla dzieci, które mi akurat dzieci mnie chorują, prawda? Jest jubiler, są sklep z butami, z tym. Tam jest po jednej, dwie osoby. Przestrzegając tych restrykcji typu jedna, dwie osoby w sklepie, można ten handel, interes i te podatki płacić państwu. Także ja nie jestem zwolennikiem. Jestem zwolennikiem absolutnie restauracji niezamkniętych, ale na tarasach, na zewnątrz, z wydawaniem. No absolutnie. Właśnie, panie profesorze, kluby, to podkreślam. Kościoły powinny być absolutnie zamknięte albo z ograniczoną ilością wiernych. No jak ja powiem o kościołach, to zaraz się poszerzą wyzwiska, wie pani, i tak dalej. Jakby nikt nie cenił zdrowia innego i człowieka, to nie chodzi o kościół. To jest w ogóle jakiś absurd. To chodzi o życie tych osób, które tam się pojawiają. Chodzi, panie profesorze. Panie profesorze, chodzi przede wszystkim o skupiska ludzkie, ale wróćmy jeszcze na chwilę do restauracji, ogródki restauracyjne, co by pan rekomendował otwierać? Jakby to mogło funkcjonować? Restauracyjne, tylko że było w nich ciepło, bo u nas dziwnie maj się zbliża, jest lodowato i tak dalej. Są takie lampy, można siedzieć bardzo dobrze, z pewnej dystansie. No musimy uruchomić, ludzie muszą się socjalizować, żyć sobą. Ale wie pani, no u nas to się dziwnie te zachowania. Wojowaliśmy, żeby były otwarte stoki, ludzie jeździli. No to pani miała zdjęcie, jak się tłoczyli do tych wyciągów. Jeden na drugim właził, to rzeczywiście naprzód się śmiałem, że się nikt nie może zakazić niczym na stoku, a potem patrzyłem z przerażeniem, że jednak może, bo tak się zachowujemy. No mamy takie społeczeństwo część. Czyli panie profesorze, nie restauracje w zamkniętych budynkach, ale na świeżym powietrzu otwieramy. Absolutnie bez problemu. Absolutnie tak muszą być, bo tak ta cała ta część pada. To w ogóle w większości rzeczy dotyczy. Natomiast niestety kluby, te wszystkie zamknięte pomieszczenia. Wie pani, szpitale też są miejscem, gdzie dochodzi do masowych zakażeń. To nie jest tak, że nie dochodzi zakażeń. Żeby pani widziała, ile u mnie jest pacjentów u nas w szpitalu, ja jestem jednym z oddziałów, tych dwa zakaźne, prawda, moja klinika, to no 1/3 pacjentów to jest z innych obiektów służby zdrowia. Byli, poszli, jakiś tam zabieg, mieli coś takiego, kardiologicznie nie taki, operatywa i bach, do nas trafiają. To nie jest najlepszy pomysł, dwa, trzy tygodnie po zawale mieć COVID albo po dużej operacji brzusznej, prawda, kaszleć teraz. No, to rzeczywiście, panie profesorze, bardzo duże zagrożenie, ale przechodząc dalej do odmrażania tych kolejnych gałęzi gospodarki, co z hotelami? Czy tutaj nie ma też przeciwwskazań, żeby je otwierać po weekendzie majowym?
Ja osobiście uważam, już wcześniej zresztą sugerowaliśmy, że w określonej liczbie, przy zmniejszonej obłożeniu, prawda, hotele należałoby otworzyć z tym takim dystansem, z tym takim rozdzielaniem tej żywności i tak dalej. No muszą ruszyć te działy gospodarki, musimy jakoś żyć, prawda. No wszystko będzie i za dwa tygodnie, jak zobaczymy, że w województwach, które coś pootwieraliśmy, gwałtownie wzrastają zakażenia, no to te nasze zalecenia i nasze zdanie, prawda, i wiedza, no nie bardzo jest przydatna, bo wirus się będzie szerzył dalej. Panie profesorze, a kiedy znowu spotyka się Rada Medyczna, żeby dyskutować o tych kolejnych obrażeniach? Nie wiem, czekam na informację. Pan premier nas zawiadamia. No najgorzej, jak zawiadamia na 3 godziny przed spotkaniem, prawda? No ale jest niesłychanie zajętą osobą, prawda? Jak każdy premier każdego rządu. Zobaczymy, no, jak będzie potrzeba. Wie pani, my też nie zawsze możemy. Mamy wykłady, zajęcia, gabinety, żeby jakoś przeżyć. No różne inne rzeczy. Czyli konsultacje. Czyli wszyscy, panie profesorze, mają po prostu napięty grafik. Panie profesorze, i też odwieczne pytanie, które pojawia się w okresie, kiedy robi się już coraz cieplej, sezon weselny. Co z weselami, z imprezami weselnymi? Jeżeli mają się odbywać, to jak bardzo liczebne mają być i w jakich miejscach powinny być zorganizowane? Jest to jedna z dyscyplin, która oberwała takich tych gospodarczych, która oberwała bardzo dużo. I prawda, ich wesela na całym świecie i także w Polsce były źródłem zakażeń, licznych zgonów przez sposób zachowywania tych wszystkich obostrzeń. Oczywiście ta część gospodarki obrała potężnie. Kilka dni temu, 8-9 dni temu otrzymaliśmy po 7-9 listów, że to, co robimy, to jest skandal, że nigdy nie dochodziło, pisane przez jakieś grupy, osądzę, że tych organizatorów wesel, że nigdy nie chodziło o zakażeń, że jesteśmy tacy owacy, że nie przestrzegamy ani zdrowego rozsądku, bo na weselach nigdy nie dochodzi do zakażeń, nie dochodziło, to jest nieprawda. To proszę wziąć każdą gazetę z września, w sierpnia, lipca, roku i zobaczy, że 70-80 osób trafiało do szpitala, a wesele się łączyło oczywiście równolegle z pogrzebami tych osób, które część w jakimś tam procencie zmarło. To jest trudna sytuacja. Być może na zewnątrz, w ograniczonym rozmiarze, na świeżym powietrzu, tak, ale nie w zamkniętych pomieszczeniach. Nie ma mowy na dzień dzisiejszy i tak dalej. Czyli namioty na świeżym powietrzu, ja panie profesorze. Ja się na pewno pod tym nie podpiszę, niezależnie jak będą nas, mnie obrzucali błotem, wyzwiskami i tak dalej. Bo teraz, wie pani, dyskusja polega na tym, prawda, że się obrzuca błotem, także i rodzinę zaczyna być i tak dalej, i tak dalej. Być może jest trochę tych memów ze wschodniej granicy, bo to też tak wygląda, żeby siać cały czas niepokój, tak jak mamy z kucaniem, z graniem na ten wypadek w Smoleńsku, który był tam 10 lat temu, czy ile. No. Panie profesorze, ale wracając do tej głównej kwestii wesel na świeżym powietrzu, ale co, już w maju mogłyby być takie imprezy dostępne, czy raczej czerwiec, lipiec, miesiące? Ograniczone, no wesela się odbywają, ludzie się jednak żenią, czy wychodzą za mąż jako takim, tylko może w ograniczonym zakresie. No tak jest. A jakby była tu epidemia dżumy czy ospy prawdziwie, komuś by wpadło na głowę robić wesele? Przecież wszyscy by umarli po takiej imprezie. No dobra, wszyscy, 50%. Czyli w ograniczonym zakresie takie imprezy na świeżym powietrzu mogłyby się odbywać. Tak. No trzeba trochę poluzować. Ludzie muszą psychicznie to wszystko wytrzymać, prawda? No my jesteśmy narodem niecierpliwym, nagłym, prawda? Takim trudnym do takiej pracy solidnej i od podstaw. Panie profesorze, no, to a to wesele, to takie przyjęcie na świeżym powietrzu, to na ile osób? 25, 50, więcej? Jak będzie najlepiej? Prawdopodobnie pani, jak ja, lubimy wesela duże, huczne, z zadęciem, prawda? Orkiestrą, szaleństwem, pijaństwem i tańcami jako takim. Nie wchodzą takie w rachubę obecnie, bo mamy epidemię. Czyli chyba, że będą wszyscy zaszczepieni. Czyli w ograniczonym zakresie. Panie profesorze, przed nami majówka, taki czas, na który czeka wielu Polaków. Tymczasem Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie chce przełożenia majówki o 2 albo 3 tygodnie, żeby ewentualnie hotele były otwarte. Czy pana zdaniem to jest dobry pomysł, żeby to majówkowe świętowanie przełożyć na przykład na koniec maja, czy też nawet czerwiec? Wie pani co, ja bym chyba maja na czerwiec nie przekładał, bo to wynika z kalendarza. Maj jest majem, czerwiec jest majem, prawda? Co innego te wszystkie uroczystości, bo to oczywiście tak, ale nie mam na ten temat zdania. Nie wiem, jak będzie po poluzowaniu wyglądała sytuacja epidemiologiczna w tych województwach, o których odpuściliśmy to wszystko. Zobaczmy, zachowujmy spokój i potem działajmy. No to jak chcą robić imprezy, no to niech zrobią w czerwcu, no trudno się mówi. Jest epidemia i to się musi przebyć i nic na to nie zrobimy. Panie profesorze, a na te wyjazdy majówkowe decydować się, czy lepiej zostać w domu i nie tłoczyć się w różnych miejscach? To jak ktoś jedzie nad własny domek, nad jezioro, prawda, gdzieś z przyczepą kempingową czy coś takiego, idzie po jakimś szlaku, to czy to nikomu nie przeszkadza, a się będzie pewna dyspersja. Jak będziemy siedzieli w domu, kłócili się, pili wódę po domach albo piwsko, prawda, nie ruszali się, to będzie pani miała więcej zakażeń. Także chyba ten taki ruch, prawda. No niektóre kraje wprowadzają wręcz przeciwnie. Niemcy restrykcje, godzinę policyjną i blokowanie przejazdu między województwami. Czy to jest słuszne? No być może słuszne. Na dzień dzisiejszy trzeba jakiś wentyl bezpieczeństwa pozostawić.
zostawić, bo ludzie nie wytrzymują. Ale to nie, że siedzi 1000 osób na ulicy, tańczy jak w Zakopanem to było i tak dalej. I się przejść nie można. Miała pani zdjęcia z zimy. To jest absurd w drugą stronę. Panie profesorze, dzisiaj minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział o rozpoczęciu programu rehabilitacji pokowidowej w kilku ośrodkach na terenie całej Polski. Pytanie, czy taka rehabilitacja pokowidowa będzie skuteczna, biorąc pod uwagę też to, jakie powikłania pokowidowe mają także pana pacjenci, którzy wychodzą z pana oddziału. Nie, pani, nie mam zdrowej osoby, która by całkowicie wyszła. Każdy gdzieś tam powoli powie, żeby dojrzewa do tego stanu zdrowotności. Niektórzy dłużej, niektórzy krócej, prawda? My przyjmujemy już pacjentów chorych. Proszę zwrócić uwagę, tych bezobjawowych, którzy demonstrują nadmiernie, że są śmiertelnie chorzy, kładą się na ziemi, że się nie ruszą, bo mają 37,1, jest sporadycznie, ale takie incydenty też mamy jako takim i oczywiście wypisujemy po 3 dniach, prawda? Ale najczęściej trafiają ludzie z ciężkim zapaleniem śródmiałkowym płuc i z tendencją do zakrzepicy albo z zakrzepami i zatorami, bo to jest jakby taka cecha tej choroby. Wie pani, to różnie może trwać. Nie wiem, czy w ogóle będzie przywrócona stan pełnego zdrowia u tych osób. Natomiast problemem jest brak tych ośrodków rehabilitacji. Co to znaczy? Ja słyszę, pacjent u nas nie mamy, gdzie go wykazać, bo nie zdrowieje już, ma uszkodzone płuca, zdrowieje, musi być rehabilitowany. Okres najbliższy przyjęcia 3-4 miesiące w głuchołazach, czy jakaś taka kolejka. To gdzie ten pacjent ma być? A jest samotny. Czyli takich ośrodków powinno być po prostu więcej. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Profesor Krzysztof Simon był gościem programu Newsroom. Dziękuję raz jeszcze. Dziękuję pani, dziękuję państwu. Drodzy państwo, tyle o tematach zdrowotnych. Dzisiaj w programie jeszcze o tematach filmowych, ale także edukacyjnych, ale najpierw film, bo za nami, drodzy państwo, ceremonia Oscarów 2021. To 93. ceremonia wręczenia nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej, zorganizowana, co oczywiste, w reżimie sanitarnym, więc wyjątkowa, nietypowa i o tej gali porozmawiam z moim kolejnym gościem, Wiesław Kot, krytyk filmowy. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Ceremonia wręczenia nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej przeszła już do historii. Wielkim wygranym okazał się film Nomadland. Najlepsza reżyseria, najlepsza aktorka pierwszoplanowa. Czy to pana zdaniem bez wątpienia był ten najlepszy film w tegorocznej stawce? Czy najlepszy, to trudno powiedzieć, bo to nie jest sport. Natomiast był niewątpliwie filmem najważniejszym. W tym sensie, że film Nomadland poruszył bardzo istotną kwestię dotyczącą całej naszej cywilizacji, która z fazy, powiedziałbym, osiadłej, stacjonarnej, coraz bardziej staje się cywilizacją w ruchu. Nie tylko dlatego, że coraz częściej podróżujemy i na dalszą odległość i z coraz większą łatwością, wyjąwszy te tragiczne obostrzenia, o których wspominał przed chwilą pan profesor, ale także dlatego, że jesteśmy bardziej mobilni intelektualnie, psychicznie, że mamy pewną dyspozycję duchową do tego, żeby się przemieszczać między poglądami, między środowiskami, między wiarami, między filozofiami, między prądami artystycznymi, między receptami na wypoczynek, na czas wolny i tak dalej, i tak dalej. Więc ktoś, kto z wyboru jest osobą bardziej ciekawą tego, co jest za rogiem, niż tego, co ma tutaj na własnej ulicy, więc ktoś taki staje się bohaterem naszych czasów i właśnie pani Chloe Zio z Chin, która się przygląda Ameryce świeżym okiem i która dała w swoim filmie obraz, dała wizerunek tej właśnie tendencji, została, mam wrażenie, słusznie nagrodzona przez akademików amerykańskich, ponieważ dotknęła bardzo ważnej kwestii, tej kwestii, która wisiała w powietrzu, która w wielu filmach bywała i bywa nieustannie poruszana marginalnie, wyrywkowo. Raz po raz widzimy osobę, która rzuca wszystko i gdzieś się wybiera. Terminalna choroba, a ten ktoś porzuca swój dom rodzinny, żeby jechać w podróż dookoła świata za pieniądze swoich spadkobierców, którym nie zamierza za wiele zostawić, albo rzuca się w nową miłość, albo nagle jedzie do Las Vegas pograć hazardowo, żeby się otworzyć na nową rzeczywistość, albo czyta książki na przykład, albo zmierza do nocnych klubów i zaczyna tańczyć jak szalony. Dziesiątki tego typu sytuacji oglądamy w całym katalogu w filmach lat ostatnich, a ten
film Nomadland, który sprokurowała pani Chloe Zio, jest właśnie jakby upostaciowaniem, ukoronowaniem, strzałem w sedno tarczy, jeżeli chodzi o tę problematykę. I z tego powodu bardzo dobrze, że on został nagrodzony, ponieważ mówi w sposób skondensowany o czymś niesłychanie ważnym. Czyli jednym słowem po prostu warto ten film obejrzeć. Kto dla pana osobiście jest największym wygranym tej tegorocznej ceremonii rozdania Oscarów? Myślę, że ktoś, kto się nie pojawił osobiście, panowie jurorzy delegowani byli do odebrania nagrody w imieniu Antoniego Hopkinsa, lat 83, może miał gorszy dzień, może jakieś komunikacyjne sprawy zawiodły, może pomyślał, że ach, po co już tyle razy się eksponował, nie wiem. W każdym razie jest to bardzo żwawy staruszek, 83 lata, przypominam, i zaszłości alkoholowe, o których on sam chętnie mówi, troszkę mu zdrowie nadszarpnęły, ale to, w jakiej on jest w formie aktorskiej, w jakiej on jest dyspozycji, jak on umie cieniować nastroje, jak on umie reżyserować sytuację, jak on korzysta z całego diapazonu aktorskiego, który ma tak o na pstryknięcie, to pokazuje, że no jest to kawał aktora w dodatku w wieku senioralnym, kiedy to twórcy wytracają już impet. Ale to się tutaj ładnie zrymowało z postacią, którą Anthony Hopkins gra i która także jest ważna nie tylko ze względów artystycznych, filmowych, ale i ze względów cywilizacyjnych, ponieważ jest to mężczyzna w latach, do tej pory szalenie ustabilizowany, jeżeli chodzi o sprawy życiowe i psychiczne i rodzinne i tak dalej, który jednakowoż znalazł się w takiej oto sytuacji, że zaczyna mu odmawiać posłuszeństwa mózg. Ale nie w takim oto znaczeniu, że tam skutkiem zwapnienia on niewiele pamięta, zapomina gdzie jest, jak się nazywa, ulatują mu z pamięci całe połacie minionego czasu. Nie, tutaj chodzi o coś innego. Tu chodzi o to, że pomiędzy neuronami te synapsy, które łączą cały ten najbardziej skomplikowany mechanizm, jaki znamy przynajmniej w całym nam dostępnym wszechświecie, cały ten mechanizm zaczyna szwankować w ten oto sposób, że zaczyna formować tego staruszka w zupełnie nowego człowieka. On jest agresywny, on jest impetyczny, on jest apodyktyczny, on jest złośliwy, on bywa mściwy, bywa nieobliczalny, bywa szalony. Zupełnie inny człowiek niż był do tej pory, chociaż ciągle ten sam. To jest właśnie taka sytuacja, w której odmawia nam posłuszeństwa nie nasz wzrok, co jest oczywiste w pewnym momencie, nie nasze zęby, które musimy sobie od pewnego momentu sztukować, bo organizm nasz jest obliczony powiedzmy na lat 50, 60, a żyjemy 80 i 90 i więcej, tylko zaczyna nam się degenerować, zużywać mózg, tak jak się zużywa skóra czy inne organy. Jednym słowem, to są sprawy wstydliwe. Ale Anthony Hopkins świetnie to zagrał w filmie Ojciec. Więc tutaj zamykamy ten wątek, bo dla pana to jest ten największy wygrany, najlepszy aktor Anthony Hopkins za rolę w filmie Ojciec. Nasz czas nas goni, dlatego proszę o krótkie odpowiedzi. Skoro mamy największego wygranego, to teraz największy przegrany, pana zdaniem, 93. ceremonii wręczenia Oscarów. No to tak, pani redaktor, to jakby, sorry, bo jak się człowiek rozpędzi, a nieco żyje tymi sprawami, to go trzeba hamować i limitować oczywiście. Największy przegrany to chyba ten Mank Netflixa z Garym Oldmanem. Film o filmie, Hollywood raz jeszcze przegląda się w lustrze, raz jeszcze robi wiwisekcję swoich największych sukcesów. Czy największych, to nie wiem, bo wprawdzie film Orsona Wellesa z 1941 roku, Obywatel Kane, o który tutaj chodzi, ciągle jest w czołówce największych dokonań artystycznych filmu, od kiedy ta dziedzina sztuki istnieje, ale przypominam, że w roku 1941, kiedy film wkraczał na ekrany, po prostu odbił się od widowni filmowej jak grochot od ściany. Dlaczego? Dlatego, że był zbyt skomplikowany, zbyt
wysoko podniesiona była poprzeczka i po prostu był to film o wiele za bardzo artystyczny wobec oczekiwań najszerszej publiczności, która to publiczność ciągle była publicznością, jak to się mówiło, z jednej ulicy, czyli na jednej ulicy mieszkali imigranci, którzy na początku XX wieku przeflancowali się ze Stanu, do Stanów, z Nowej Zelandii i z Polski i z Litwy i z Hiszpanii i z Puerto Rico. I oni musieli się tutaj jakoś godzić, w związku z tym fabułki dla nich były proste, dialogi były proste, konflikty były schematyczne, żeby oni jakoś weszli w ten świat filmu, jeszcze żeby chcieli wydać na bilet, pieniądze na bilet, na film, który rozumieją. A tu raptem pojawia się jakieś UFO filmowe, które przekracza zdolność ich pojmowania, w związku z tym film sobie słodko odpuszczono, dostał Oscara za scenariusz adaptowany, czyli taki nic po prostu. I czyli, teraz czyli... Hollywood wraca... Czyli to pana zdaniem największy przegrany tejże ceremonii to wręczenia? To jest przegrany, ponieważ tu był ogromny potencjał i on został wyzyskany. I Gary Oldman świetnie sobie poradził i David Fincher świetnie to rozegrał. I autor zdjęć, pan Messerschmitt również. Ale mam wrażenie, że po pierwsze sprawy są zadawnione i czarno-białe kino sprzed 70-80 lat to już nie jest to, co by nas kręciło, to jest raz. I dwa, że ten film, tak jak jego prototyp, czyli Obywatel Kane, był najzwyczajniej w świecie dla publiczności Netflixowej, niczego jej nie ujmując, był za dobry, zbyt wymagający i przestrzenny. Trudno, nie szkodzi. Oscar to nie jest ta ostateczna premia, za którą prawdziwy twórca filmowy tęskni. Chcę powiedzieć coś ważnego w sposób, który uzna za stosowny. David Fincher powiedział, wywiązał się, a że akademicy nie docenili, to już jest raczej ich problem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Wiesław Kot, krytyk filmowy, był gościem programu Newsroom. Dziękuję bardzo. I pan Wiesław Kot opowiadał o ceremonii wręczenia Oscarów, bo za nami 93. ceremonia wręczenia nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej. Tym najlepszym filmem, najlepsza reżyseria i najlepsza kobieca rola pierwszoplanowa to film Nomadland. To ten największy zwycięzca z pewnością ceremonii wręczenia Oscarów. Chociaż zdaniem pana Wiesława Kota tym największym zwycięzcą jest także Anthony Hopkins, który dostał Oscara za rolę w filmie Ojciec. Tyle o filmach i o ceremonii wręczenia Oscarów. Teraz w programie Newsroom czas na tematy edukacyjne, no bo nasze najmłodsze dzieci wróciły do nauki hybrydowej. Jak to funkcjonuje? Jak to będzie funkcjonować w tych 11 województwach? O tym porozmawiam z panią Danutą Kozakiewicz, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 103 w Warszawie. Dzień dobry, pani dyrektor. Dzień dobry, witam państwa. Pani dyrektor, jaka jest ta rzeczywistość nauczania hybrydowego i czy to nauczanie hybrydowe ma sens, szczególnie w placówkach, w których jest, nie wiem, 50 uczniów, gdzie te grupy są bardzo, bardzo małe i da się te dzieci rozproszyć w budynku? Pamiętać trzeba przede wszystkim o tym, że nauczanie hybrydowe jest stworzone nie tylko dlatego, że dzieci znajdują się w szkole, ale również dlatego, że przyjście dzieci do szkoły powoduje olbrzymi ruch w społeczności, w transporcie, w poruszaniu się po mieście, więc chodzi nie tylko o sam budynek szkolny. Dlatego nawet jeżeli mamy budynek szkolny dosyć duży i teoretycznie wydawałoby się nam, że zmieszczą nam się wszystkie dzieci bezpiecznie, to chodzi o to, żeby ograniczyć poruszanie się w mieście, w transporcie. Dlatego robimy to nauczanie 50 na 50, połowa dzieci zdalnie, połowa dzieci stacjonarnie. Oczywiście robimy to w taki sposób, żeby te dzieci, które wymagają jak najszybszej pomocy stacjonarnej, jako pierwsze pojawiły się w szkole. Myśmy uznali, że w naszym wypadku będą to klasy pierwsze, w związku z czym klasy pierwsze i dwie klasy drugie znalazły się już na terenie szkoły. Radość, jaką obserwuję u tych dzieci, to jest coś przepięknego. Te dzieci aż nie wiedzą, jak pokazać swoją olbrzymią radość i to, że się tak bardzo cieszą, zarówno z towarzystwa swoich rówieśników, jak i z obecności pani. Więc zostawiamy na razie na boku kwestie dydaktyki, natomiast zajmujemy się przede wszystkim integracją ponowną tej grupy, poznaniem problemów, które zrodziły się w międzyczasie i cieszeniem się sobą nawzajem, tym, że jesteśmy znowu razem. Ja też witam państwa ze swojego gabinetu.
To z pewnością bardzo radosna wiadomość dla wszystkich dzieci. Powiedziała Pani też o problemach, bo o tych problemach dzieci, tych najmłodszych, ale też trochę starszych, mówi się bardzo szeroko. Czy do Pani docierają takie sygnały, czy do pedagogów, którzy są zatrudnieni w szkole, o problemach dzieci, o psychicznych problemach, które ujawniła ta epidemia w czasie zamknięcia dzieci w domach? Mamy bardzo dużo problemów tego rodzaju. Przede wszystkim dziecko do prawidłowego funkcjonowania, szczególnie psychicznego, potrzebuje trzech podstawowych filarów. To znaczy rodziny, edukacji i grupy rówieśniczej. W momencie, kiedy włączamy nauczanie zdalne, po pierwsze edukacja jest w formie, którą dzieci postrzegają jako znacznie mniej przyjazną niż edukacja stacjonarna. Po drugie, grupa rówieśnicza niemal całkowicie znika z punktu widzenia dziecka. Spotykają się co prawda na micie, w czasie lekcji, czasami na Skype'ie, ale to nie jest kontakt bezpośredni. Za plecami jest mama, nie można porozmawiać z przyjaciółką. To nie jest grupa wsparcia, grupa rówieśnicza. Rodzice w dobie pandemii również stykają się z różnymi bardzo trudnymi sytuacjami. W związku z tym także nie stanowią czasami tej pełnej grupy wsparcia, tego, czego dziecko naprawdę potrzebuje. I dziecko zostaje samo, a w dodatku obserwuje dookoła siebie świat, który też przestał być przyjazny, gdzie słyszy się najczęściej o chorobie, a nawet o śmierci. Takie dziecko, które z tym wszystkim się spotyka i to nagle, jest dzieckiem wymagającym pomocy osób dorosłych, pomocy psychologicznej i to mocno, bardzo mocno skierowanej do konkretnego dziecka. My zrobiliśmy w naszej szkole ankietę. Ankietę, która miała odpowiedzieć nam na podstawowe pytania. Została ona przeprowadzona jeszcze w czasie nauczania zdalnego. Wystosowaliśmy zapytania do rodziców, do starszych uczniów i do nauczycieli. Jakie widzą problemy w momencie, kiedy będziemy wracać do szkoły. I zgłoszono nam bardzo dużo, bardzo różnych problemów. Więc zanim zaczniemy nadrabiać dydaktykę, zajmijmy się stroną psychiczną Pani dyrektor, uczniów. Jakie to są problemy? Z czym najczęściej mają problem dzieci? Bo wiem z rozmów z psychologami czy też z psychiatrami, że coraz częściej dzieci potrzebują także farmakologii, bo te ich problemy są tak głębokie i one wyzwoliły się właśnie w czasie epidemii. Czy takie problemy też są w przypadku Pani uczniów? Jak to wygląda? Oczywiście tak. To są dzieci, które często wracają do nas do szkoły po przeżyciu strasznej traumy. Dla dziecka traumą jest śmierć na przykład dziadków, czy ciężka choroba pojawiająca się w rodzinie. Tym dzieciom trzeba pomóc poradzić sobie ze smutkiem, a czasami nawet z rozpaczą. U starszych dzieci mamy problemy związane z izolacją. Są to dzieci, które mają zaburzenia emocjonalne. Są również pogranicza depresji bądź już zdiagnozowana depresja. Wtedy pomoc szkoły to jest przede wszystkim zwrócenie uwagi i skierowanie rodziców i rodziny w odpowiednie miejsce. Tam, gdzie dziecko z tak poważnymi problemami znajdzie terapię, znajdzie prawdziwą, czasami nawet farmakologiczną opiekę. Są to bardzo trudne sytuacje. Pamiętajmy również o tym, że rodzice nie zawsze dają sobie radę w sytuacjach tak trudnych ze wspieraniem naszych uczniów. Musimy w związku z tym również czasami wesprzeć rodziców. Zauważalny jest też problem wypalenia zawodowego wśród nauczycieli. My pracujemy bardzo ciężko przy nauczaniu zdalnym, widząc jednocześnie dosyć mierne wyniki tej naszej ciężkiej pracy. Używam określenia dosyć mierne w porównaniu z nauczaniem stacjonarnym oczywiście, więc tutaj też potrzebna jest pomoc. W tej chwili środowisko szkolne jest to środowisko osób, które w większości wymagają wsparcia. Pochylamy się przede wszystkim nad dziećmi, bo są one najwrażliwsze i same sobie mogą naprawdę nie poradzić. Zachowań agresywnych w tej chwili jest znacznie więcej niż było przed okresem nauki zdalnej. Zachowań wskazujących na zaburzenia emocjonalne. Jest to sytuacja naprawdę dosyć trudna. My poza tym musimy od nowa budować grupę społeczną dziecięcą. Najbardziej boję się tutaj o dzieci starsze, które
jeszcze dłużej niż te maluchy przebywały poza swoim środowiskiem szkolnym. Maluchy natomiast w tej chwili uczą się od nowa wchodzenia w konflikt, wychodzenia z tego konfliktu, rozwiązywania wszystkich spraw związanych z życiem społecznym. Pani dyrektor, dzieci czyli innymi słowy... w domu tego nie miały. No właśnie, pani dyrektor, czy innymi słowy ta epidemia spowodowała, szczególnie też u tych małych dzieci, że one zrobiły kilka kroków w tył, jeżeli chodzi o takie umiejętności, więc teraz trzeba pracować od podstaw znowu. Tak. Dzieci zrobiły kilka kroków w tył i to w bardzo różnych dziedzinach. Przede wszystkim te maluchy w zakresie życia społecznego, to widać bardzo wyraźnie. Szczególnie widać to u tych dzieci, które były izolowane przez rodziców w bardzo poważnym stopniu, gdzie pojawiła się kwarantanna, gdzie nie było możliwości wychodzenia gdzieś do parku na przykład i spotykania się z grupą rówieśniczą, nawet malutką. Te dzieci w tej chwili potrzebują takiego czasu na ponowną integrację i poczucia się w grupie. Są również widoczne braki bardzo poważne w dydaktyce, ale to myślę, że jest najmniejszym problemem, bo z tym poradzimy sobie jako fachowcy. Pani dyrektor, i tutaj... tym bardziej, że minister Przemysław Czarnek w radiowej jedynce powiedział, że już przeznaczyliśmy 187 milionów złotych na dodatkowe zajęcia wspomagające uczniów po powrocie do nauki stacjonarnej. Ruszymy z nimi natychmiast, jak tylko będzie możliwy powrót do nauki stacjonarnej wszystkich klas 4-8 szkół ponadpodstawowych. To taka optymistyczna informacja, te pieniądze. Pytanie, czy uda się to wszystko tak ułożyć, żeby jeszcze zapewnić ten dodatkowy czas nauczycieli, żeby te zajęcia dodatkowe prowadzić? Szkoła wchłonie każde pieniądze, bo my potrzebujemy różnego rodzaju wspomagania finansowego. Natomiast obawiam się tutaj nie tyle o to, że zabraknie nauczycieli, co o to, że po prostu dzieci będą stanowczo przeciążone. Proszę pamiętać, że na przykład ósmoklasiści już w tej chwili mają tygodniowo 32 godziny lekcji, do tego jeszcze religia i etyka, jeśli dziecko uczęszcza, do tego jeszcze jakieś zajęcia dodatkowe. Niektóre nasze dzieciaki z klas ósmych potrafią pracować na terenie szkoły w czasie nauczania stacjonarnego koło 40 godzin tygodniowo. Jest to strasznie dużo. Dodawanie tym dzieciom dodatkowych godzin niekoniecznie musi przynieść pozytywne rezultaty. Ja bardziej byłabym za tym, żeby w tym momencie, kiedy jesteśmy jeszcze w trakcie pandemii i później po pandemii, darować sobie część wiedzy, której dzieci nie muszą przyswoić. Po prostu z podstawy programowej usunąć te elementy, które, jak uznają eksperci, można usunąć. Tym dzieciom dać trochę mniej. Zastanowić się, które fragmenty podstawy programowej nie są niezbędne. Zostawić to, co jest naprawdę, naprawdę bardzo niezbędne. Natomiast rozłożyć wyrównywanie dydaktyki na znacznie dłuższy okres czasu, ponieważ te dzieci, które będą w słabej formie psychicznej, w słabej formie fizycznej, bo przypominam, że mamy kłopoty z dziecięcymi kręgosłupami, z dziecięcym wzrokiem, z uzależnieniem od komputera. To wszystko razem, mała doza ruchu, która była w ostatnim okresie czasu, wzrastająca otyłość dziecięca. I te dzieci, jeżeli jeszcze będą musiały pracować znacznie dłużej, wyrównując braki w dydaktyce, mogą sobie naprawdę nie dawać z tym rady. I mogą być przeciążone, tak jak powiedziała pani dyrektor, dajmy im czas. Cytowany już przeze mnie Przemysław Czarnek, także w radiowej jedynce, powiedział, że w czwartek spotykamy się w zespole do spraw statusu nauczyciela. Chcemy doprowadzić do sytuacji uproszczenia awansu zawodowego nauczyciela, a równolegle chcemy doprowadzić do ograniczenia zbędnej biurokracji nauczycielskiej. Pani te słowa przyjmuje z ulgą, no bo mowa przecież o uproszczeniach dla nauczycieli. No i tutaj naprawdę bardzo bym się cieszyła, gdyby tak się stało, ponieważ my przede wszystkim musimy pracować z dzieckiem i dla dziecka, natomiast biurokracja jest czymś, co nam zabiera bardzo dużo czasu i bardzo często jest tworzeniem całkowicie martwych materiałów, martwych planów, gdzie poświęcony czas na przygotowanie dokumentacji
bywa większy niż ten czas, który spędzamy w konkretnej pracy z dzieckiem. Pani dyrektor, zatem jaka jest ta dokumentacja? Jaka jest ta dokumentacja zbędna? Co można by ograniczyć? Co mogłaby pani podpowiedzieć Przemysławowi Czarnkowi? Z czego można zrezygnować? Bez czego nauczyciele się obejdą, a szkoła będzie funkcjonować? Wszystkie plany naszej pracy powinny być bardzo fragmentaryczne i bardzo krótkie. Udokumentowanie naszych działań powinno być jedno, dwuzdaniowe, a nie opisy. Nasze ewaluacje wewnętrzne powinny być dostosowane tylko i wyłącznie do bezpośrednich potrzeb szkoły tu i teraz. My mamy, bo nie zawsze jest to tylko wina, w cudzysłowie, naszych władz, czasami jest to wina, że tak powiem, nasza własna. To znaczy my mamy taką tendencję do przygotowywania się na wszelki wypadek pod względem formalnym, czyli na piśmie. Wszelkie sytuacje, które mają miejsce w szkole, są dokumentowane, mnóstwo notatek służbowych, mnóstwo opisów, planów, potem sprawozdania z realizacji planu i tych papierów robi się naprawdę bardzo dużo. Natomiast pamiętajmy o tym, że najważniejsze w naszej pracy jest dziecko, jest nauczyciel, jest rodzic, jest człowiek i tutaj tej dokumentacji papierowej powinno być jak najmniej. Szczególnie, że nie ma potrzeby dokumentowania całości naszych działań. W przypadku dzieci, które mają specjalne potrzeby edukacyjne, przygotowywanie bardzo rozbudowanej dokumentacji dotyczącej danego dziecka również jest niepotrzebne. Uzgadnianie z rodzicem podstaw działania powinno wystarczyć, a nie bardzo obszerne plany i sprawozdania z realizacji. Czyli po prostu ograniczmy to, co robimy w tej chwili na piśmie, a pozwólmy nauczycielowi zastanowić się nad konkretną pracą z dzieckiem. Pani dyrektor, niech to będzie taki apel też do ministra edukacji Przemysława Czarnka. Pani dyrektor, ostatnie pytanie i proszę o jak najkrótszą odpowiedź, bo Przemysław Czarnek powiedział też coś więcej na temat możliwego powrotu do szkół tych starszych dzieci. Powiedział, oczywiście wszystko będzie zależało od rozwoju sytuacji epidemicznej. Maj będzie miesiącem, gdzie do nauki stacjonarnej wrócą wszyscy uczniowie. Jaki będzie harmonogram? Będziemy decydować w najbliższych dniach. Pewnie taki będzie komunikat również w najbliższych dniach. Pytanie, czy to jest realne, jeżeli na przykład miałoby to nastąpić także w systemie hybrydowym, gdyby wszystkie pani dzieci nagle musiały wrócić do szkoły i trzeba było to odpowiednio pozgrywać, żeby mogły w formie hybrydowej uczyć się? Jest to realne pod względem ułożenia pracy wewnątrzszkolnej. My już przygotowywaliśmy się. Każdy rozsądny dyrektor przemyślał już sobie te zagadnienia i jest to do zrobienia. Boimy się jedynie tego, że niezaszczepiona nadal jest cała kadra administracyjno-obsługowa. Również nauczyciele po części są zaszczepieni tylko jedną szczepionką. Ja drugą dawkę przyjęłam dzisiaj, więc za 2 tygodnie mniej więcej powinnam już być w miarę bezpieczna. Więc boimy się troszeczkę tego, czy przypadkiem nie nastąpi wzrost zakażeń. Poza tym nastąpi znaczny ruch w społeczności, w środkach transportu. Boimy się tych rzeczy, ale tu wierzymy w to, że medycy, wirusolodzy podejmą słuszną decyzję i będą doradzali w taki sposób, który weźmie pod uwagę zagrożenia pandemiczne. Natomiast organizacja pracy w szkole w systemie hybrydowym jest jak najbardziej możliwa. Tu jednak prośba, żeby dać jak największą dozę swobody dyrektorowi szkoły, ponieważ mamy różne placówki, nie zawsze 50 na 50 w stosunku tygodniowym jest najlepszym rozwiązaniem. Pozwólmy dyrektorom podejmować wraz z radą rodziców decyzje najlepsze dla danej placówki. Pani dyrektor, dyrektorzy najlepiej wiedzą, jak te placówki wyglądają, jak funkcjonują. Pani dyrektor, mówiła pani, że zaszczepiła się pani drugą dawką szczepionki. Jak się pani czuje? Wszystko w porządku? Po pierwszej dawce ciut przechorowałam, po drugiej dawce na razie nic nie czuję i mam nadzieję, że mówię rozsądnie, więc nic chyba się złego nie dzieje. Pani dyrektor, zatem dużo zdrowia życzymy. Bardzo dziękuję. Danuta Kozakiewicz, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 103 w Warszawie, była gościem programu Newsroom. Dziękuję bardzo, pani dyrektor. Dziękuję bardzo.
Drodzy Państwo, wiemy, jak będzie wyglądało to nauczanie hybrydowe, jak na ten moment tych najmłodszych dzieci klasy 1-3. Przekonamy się niebawem, czy w maju dzieci także starszych klas będą mogły wrócić do nauki, jak zapowiadał to minister edukacji Przemysław Czarnek. Oczywiście, jeżeli sytuacja epidemiczna w naszym kraju będzie na to pozwalała i będzie można to bezpiecznie zorganizować. I tym, drodzy Państwo, kończymy program Newsroom. Kończymy także zaproszeniem do oglądania programu wideo Wirtualnej Polski. Jutro o 8:30 program Tweet, chwilę później Money, to się liczy. I jak zwykle o 14:00 program Newsroom, na który również serdecznie zapraszam. Agnieszka Kopacz, dziękuję za uwagę i do zobaczenia jutro. Do widzenia.